Trwa festiwal tradycji górniczych Barbórka. Główne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych aniołów stróżów w Wałbrzychu. Tak jak codziennie górnicy idąc do pracy powierzali się świętej Barbarze, dzisiaj także i przez kolejne lata będziemy się przy tej figurze jej powierzać, prosząc, by nas chroniła, by wypraszała nam poprzednie łaski, Boże błogosławieństwo zachowywała, zwłaszcza w godzinach nieszczęść i przeciwności. Bardzo dziękuję za ten przepiękny dar, który znajdzie godne miejsce w naszej świątyni. I dzisiaj już będziemy przy tej figurze sprawować naszą liturgię. Chcemy powierzać także wszystkich, którzy zginęli pod ziemią. To ponad 1000 górników, 1000 osób, które zginęły wydobywając węgiel w latach powojennych. Chcemy dzisiaj o nich pamiętać i również prosimy Jego Ekscelencję, aby w swojej modlitwie ogarnął całą brać górniczą, a także polecał tych, którzy oddali życie w tej trudnej górniczej pracy. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam wszystkich Wałbrzyszan, wszystkich gości, naszych parafian, wszystkich, którzy chcą dzisiaj zawierzać się świętej Barbarze. Jeszcze raz dziękuję za figurę i bardzo prosimy księdza biskupa o przewodniczenie naszej wspólnej modlitwy. Teraz godzina wybiła, żebyśmy tutaj w Wałbrzychu, w tej świątyni kolegiackiej Pana Boga uwielbili, podziękowali za piękną kartę górnictwa wałbrzyskiego i także wypraszali Boże błogosławieństwo na dalsze, prawda, lata tutaj funkcjonowania tego miasta, dla mieszkańców wypraszać potrzebne łaski, a szczególnie, żeby Pan błogosławił tym wszystkim, którzy pielęgnują górnicze tradycje i którzy po prostu w przeszłości, może i dzisiaj jeszcze, prawda, są obecni w tym dziele, które nazywamy wałbrzyskim górnictwem. Bądźcie wszyscy pozdrowieni i zaproszeni do tej celebracji przyświętej. Niech Pan Bóg otrzymał od nas uwielbienie, naszą wdzięczność przyjmie i niech nas obdarzy mocą Ducha Świętego. Po mszy uczestnicy obchodów oraz goście, m.in. z Freiberga, kolorowym korowodem przeszli przez miasto. Kolumna ruszyła ulicami Moniuszki, przez Rynek, ulicą Gdańską, przez Plac Magistracki, aż do Alei Wyzwolenia na skwer Wałbrzyskich Górników pod pomnik pamięci górnictwa wałbrzyskiego, by złożyć kwiaty i oddać cześć gwarkom, którzy pracowali w wałbrzyskich kopalniach. W paradzie uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń gwarków, byli pracownicy wałbrzyskich kopalń, goście z innych ośrodków górniczych, a także przedstawiciele instytucji miejskich, organizacji, stowarzyszeń oraz wałbrzyskich szkół. Teraźniejszość jest
wytworem przeszłości, tak jak przyszłość będzie obrazem tego, co obecne. Trudno jest planować dalszą drogę, jak nie wie się, skąd się przyszło. Nie można zabierać się do planowania przyszłych spraw, jeżeli nie ma się żywych wspomnień z tego, co minęło. Dlatego tak ważne jest kontynuowanie tradycji, którą dzisiaj właśnie obchodzimy, budując zarazem nową tożsamość do wszystkiego społeczeństwa już bez górnictwa. Dlatego tak bardzo nas cieszy duża obecność młodzieży, dzieci, za co dziękujemy ich rodzicom, ich opiekunom, ich nauczycielom, bo to oni będą kultywowali tą tradycję, kiedy my odejdziemy na wieczną szychtę. Miejsce, w którym teraz jesteśmy, jest upamiętnieniem trzech naszych wałbrzyskich kopalń, Wałbrzych, Wiktoria, Torres, wraz z całym ich jakże bogatą, burzliwą i wspaniałą historią i ze wszystkimi pokoleniami tych górników, którzy nas poprzedzali. Wspomnienia o tych pokoleniach, które minęły, jest takim rzuceniem promyka światła w mroki przemijania. Tutaj również wspominamy wszystkich tych, którzy zginęli na miejscu pracy, a jak statystyki mówią, od 1945 zginęło tutaj w wałbrzyskich kopalniach około 1000, może nawet ponad 1000 osób. Dlatego też uczcijmy pamięć tych, którzy zginęli tu w miejscu pracy, ale także pamięć naszych kolegów, którzy odeszli od nas w ostatnim okresie czasu minutą ciszy. Przedstawiciele szkoły numer 22 imieniu Warków Wałbrzyskich z panią dyrektor. Kwiaty złożą przedstawiciele górników z miasta Freiberg pod przewodnictwem pana Andreasa Schwingera i obecności królowej miasta Freiberg. Przedstawiciele Stowarzyszenia Parków